bardzo ciepło, serdecznie witam Was wszystkich. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. Dowiedziałem się przed chwilą, że konferencja będzie nagrywana, żeby później można ją odsłuchać na YouTubie, co oznacza, że muszę zdecydowanie ograniczyć ilość żartów, które przygotowałem na tej konferencji. Ale rozpoczniemy od takiego uśmiechu, bo jesteśmy w miesiącu listopadzie, kiedy w całym kościele myślimy o tych, którzy już odeszli na drugą stronę, modlimy się za naszych zmarłych. Nie wiem, czy znacie tę historię, autentyczna ponoć. Pewne małżeństwo mieszkające w Nowym Jorku zimą, tam zimy są dosyć surowe czasem, postanowiło wybrać się na tydzień na Florydę, żeby troszkę oderwać się od takiego zimowego klimatu, odpocząć, zażyć słońca. I tak się stało, że mąż dostał urlop dzień wcześniej, w związku z tym tanie linie poleciał dzień wcześniej, żeby wszystko przygotować, obejrzeć hotel. I na drugi dzień miała przylecieć samolotem jego żona. Tak się stało, że napisał maila wieczorem do żony, zapraszając ją. I pech chciał, że w adresie pomylił się o jedną literkę. I mail trafił, wyobraźcie sobie, do wdowy po pastorze, która właśnie wróciła z pogrzebu swojego męża. I syn znalazł ją zemdlałą przed komputerem. Przeczytała tak: droga żono, jestem już na miejscu. Mają tu teraz komputery, więc można wysłać maile do swoich bliskich. Wszystko jest już gotowe na twoje przybycie już wdowy. Postscriptum. Tu na dole jest naprawdę bardzo gorąco. Kochani, bardzo ciepło, serdecznie jeszcze raz witam. Pani Agnieszka mówiła, że mogę mówić do godziny 9, ale spróbujemy się trzymać jakichś ram czasowych. Nasz temat dzisiaj to dar języków. Rozpoczniemy od fragmentu Ewangelii według świętego Marka, w którym Jezus zapowiada ten dar. Nie wiem, czy wiecie, jak kończyła się pierwsza, zupełnie podstawowa wersja Ewangelii Marka. Tak bardzo dziwnie. Otóż zachęcam, żeby na przykład w domu sięgnąć sobie do zakończenia tej Ewangelii i na pewno w przypisach znajdziecie wyjaśnienie, że Ewangelia Marka w pierwotnej wersji kończyła się na takim zdaniu. Chodzi o kobiety, które znalazły się przy grobie Pana Jezusa. One wyszły i uciekły od grobu, ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu nic nie oznajmiły, bo się bały. I to było ostatnie zdanie Ewangelii Marka. Kobiety znalazły pusty grób Jezusa, wiedziały, że zmartwychwstał, ale przerażone uciekły i nikomu nic nie powiedziały, bo się bały. Pierwszym chrześcijanom nie do końca spodobało się takie zakończenie Ewangelii Marka i dlatego ktoś z pierwszych chrześcijan, być może nawet z uczniów samego Marka, postanowił dopisać zakończenie, żeby pokazać, że Jezus nie tylko zmartwychwstał, ale także ukazywał się swoim uczniom, ukazywał się apostołom. I dlatego to, co mamy w 16 rozdziale od 9 do 20 wiersza, czyli sama końcówka Ewangelii, nie pochodzi od samego Marka, lecz od innego chrześcijanina, który opowiedział o tym, w jaki sposób Jezus ukazywał się swoim uczniom i także opisał scenę wstąpienia do nieba. I napisał między innymi tak. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Nowe złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli bez lata tego wypili, nie będzie im szkodzić. Sięgamy po ten fragment na początku naszego myślenia o darze języków, aby pokazać, że w pierwszych gminach chrześcijańskich ten dar i inne charyzmaty, nadprzyrodzone dary, były czymś niezwykle istotnym. Bo popatrzcie, mógł ten chrześcijanin, którego nie znamy z imienia, dopisać cokolwiek do Ewangelii Marka,
mówiąc o tym, że Jezus ukazywał się apostołom, mógł opisać spotkanie Jezusa w Wieczorniku, mógł opisać spotkanie Jezusa z więcej niż 500 braćmi, jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, mógł opisać cudowny połów ryb nad Jeziorem Galilejskim, o którym opisuje Jan, ale sięga po słowa, które mówią o charyzmatach. To oznacza, że temat charyzmatów, w tym daru języków, był bardzo żywotny w pierwszym kościele, bardzo ważny, o czym świadczy nie tylko ta zmianka w Ewangelii Marka, ale i dzieje apostolskie, które wyszły spod pióra Łukasza, i listy świętego Pawła, które wyszły spod pióra świętego Pawła. Właściwie więc w całym Nowym Testamencie te wzmianki o charyzmatach się pojawiają. Tak więc pierwsza myśl, którą chciałbym w tej konferencji zaakcentować, to to, że temat charyzmatów był bardzo istotny dla pierwszych dni chrześcijańskich. Myśl druga to taka, że gdy Duch Święty zstępuje, to co się wtedy dzieje? Wtedy człowiek zaczyna mówić. Duch Święty zstępuje po to, aby osoba, która go przyjmuje, otworzyła swoje usta. Kochani, bardzo lubię i bardzo nie lubię, czyli mam taką love-hate relationship, z jednym wersem z Ewangelii według świętego Jana. To jest ósmy wiersz trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Bardzo go lubię, bo jest bardzo romantyczny. Mamy tu Panie, którą miał włosy na wietrze rozwiewa. Otóż czytamy w trzecim wydaniu Biblii Tysiąclecia, którą mam przed sobą, tak. Wiatr wieje tam, gdzie chce. I szumnie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. I to mi się podoba, bo jest romantyczne. Takie, wyjdziemy sobie na ulicę katedralną, latarnie. Piękne, ten pan latarnik chodzi w takim płaszczu, wiary zawieje i robi się od razu tak ciepło na sercu. Ale tłumaczenie to jednak jest nie do końca właściwe. Dlaczego? Otóż użyte to słowo wiatr, po grecku brzmi pneuma. Wiemy, że pneuma przede wszystkim to duch. Otóż rzeczownik pneuma użyty jest w Nowym Testamencie 385 razy. Przepraszam, że wychodzą tutaj na jaw moje zamówienia i listy. Z tego 381 razy przetłumaczono go jako duch. Tylko 4 razy inaczej, jak na przykład tchnienie, oddech, a w tym wypadku wiatr. Tak dziwnie. Na prawie 400 wystąpień jeden raz pojawia się wiatr. To już budzi taki znak zapytania. Po drugie, znak zapytania, czy tłumaczenie wiatr jest właściwe wśród lingwistów, budzi także fakt, że cały ten fragment, spotkanie Jezusa z Nikodemem, dotyczy narodzenia z wody i z ducha. Więc w całym tym fragmencie kilkukrotnie pada słowo pneuma. Kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Powiedziałem ci, że trzeba wam się powtórnie narodzić. 3 razy pada tutaj to słowo, to jest duch. Duch. Tak jest każdy, który narodził się z ducha, w tym samym fragmencie, który rozważamy. I za każdym razem słowo pneuma jest tłumaczone jako duch, nagle w jednym razie jako wiatr. To również jest troszkę takie kłopotliwe dla lingwistów, którzy twierdzą, że w danym kontekście słowo, jeżeli pojawia się kilka razy, należałoby je tłumaczyć zawsze tak samo, chyba że chodzi o swoistą grę słów. A czy może chodzić o swoistą grę słów? Otóż gdyby rzeczywiście Jan zamierzał tutaj użyć słowa wiatr, to po pierwsze to słowo pada bardzo wiele razy w Nowym Testamencie. W samej Ewangelii Jana pada 3 razy i za każdym razem ma konotacje negatywne. Wiatr to jest ten, który uderza w łódź Jezusa i Jezus musi go się przeciwstawiać. Wiatr to jest w Ewangelii Mateusza ten, który mamy dom zbudowany na skale i na piasku. Prawda? Uderzyły wiatry i zburzyły ten dom, znowu negatywne konotacje. I wreszcie o Janie Chrzcicielu w Ewangelii Jana mówi się, co chcieliby szli zobaczyć. Trzcinę kołyszącą się na wietrze, czyli wiatr wskazuje człowieka chwiejnego, niestałego. Za każdym razem mamy konotacje negatywne. A dziwne więc byłoby, żeby święty Jan w
tym jednym wypadku nagle użył tego słowa pneuma z myślą, żebyśmy go tłumaczyli jako wiatr, po grecku anemos, skoro zna to słowo i wielokrotnie poniesienia. Jeszcze tylko kawałeczek takich lingwistycznych rozdarzeń, przejdziemy zaraz bardziej bezpośrednio do danych języków. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz. Słowo fonę, stąd fonetyka, fonia, telefonia, telefony. Fonę jest użyte 141 razy w Nowym Testamencie, w tym 131 razy jest tłumaczone jako mowa lub język. I tylko nagle w tym jednym razie mamy szum, prawda? Okazuje się więc, że gdybyśmy poszli za myślą autorów Nowego Testamentu, należałoby raczej przetłumaczyć to słowo mowa albo język. Otóż ciekawostka, święty Paweł, gdy w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi o darze języków, używa tam słowa fonē, mowa, język. W związku z tym cieszę się, że w piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia nie mamy już tego sformułowania wiatr jej tam, gdzie chce, szum jego słyszysz. Czytamy duch tchnie, którędy chce i mowę jego słyszysz. Duch wstępuje, Jezus mówi o narodzeniu z wody i z ducha i człowiek zaczyna mówić, mowę jego słyszysz. I teraz popatrzmy, że taki schemat, wstąpienie ducha i słowa jest bardzo często obecny w całym Nowym Testamencie. Począwszy od Marii. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Duch Święty wstępuje na Maryję, ona otwiera usta i zaczyna wielbić Boga słowami Magnificat. Mamy to samo w wielu miejscach w Dziejach Apostolskich. Duch Święty wstępuje i mamy dwa rodzaje mowy. Albo proroctwo, albo wielbienie Boga właśnie darem języków, bądź opowiadanie wielkich dzieł Bożych pod wpływem daru języków. Duch Święty więc wstępuje po to, abyśmy zaczęli mówić. Duch otwiera nasze usta. I teraz, kochani, kiedy już wiemy, że Duch Święty wstępuje po to, abyśmy otworzyli usta, przejdziemy bezpośrednio do daru języków. Najpierw jeszcze troszkę trudnej terminologii. Ona nie jest tak bardzo trudna. Ale gdy sięgamy właśnie do tekstów greckich, to często sięgamy po takie sformułowania, gdy mowa jest o darze języków, jak glossa, to jest język, lalein, to jest mówić, xenos, to jest obcy. I na podstawie tych trzech greckich słów, które bardzo często pojawiają się w tekstach mówiących o darze języków, ukuto w teologii takie oto terminy. Glosolalia, glossa, język, lalein, mówić, glosolalia, to jest mówienie językiem, nieznanym, niezrozumiałym, ale językiem, który jest darem do modlitwy. Na przykład tutaj, na spotkaniu modlitewnych, możemy otworzyć swoje usta i modlić się darem języków. Sami tego nie rozumiemy, inni tego nie rozumieją, ale mówi Paweł, liście Rzymian, Koryntian, ty pięknie dzięki czynisz Panu Bogu. Nikt tego nie rozumie, ale ty pięknie czynisz dzięki. I to jest glossolalia. Ale jest także drugi termin dotyczący daru języków, ksenoglosja, ksenos obcy, to są na przykład ksenofobie i lalej mówić, prawda? Glossa język, ksenoglosja. Ksenoglosja to jest używanie języka obcego, rzeczywistego, takiego, który istnieje gdzieś na ziemi, którym ludzie się posługują i człowiek otrzymuje taki dar, mówi najczęściej to już nie jest modlitwa, ale najczęściej to jest głoszenie wielkich dzieł Boga, tak jak w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, w dniu pięćdziesiątnicy. Człowiek zaczyna przemawiać w języku rzeczywistym, autentycznym, którego nigdy się nie uczył, ale ci, którzy znają ten język, doskonale go rozumieją. To jest drugi termin związany z darem języków. Trzeci niezwiązany jest z Biblią. Pochodzi od świętego Augustyna, który pisał już po łacinie i używał takiego czasownika, który po łacinie brzmi jubilare, stąd jubilacja. Otóż święty Augustyn mówi o tak zwanej jubilacji w bardzo wielu miejscach swoich dzieł. Ogromna ilość tego jest i niektórzy teologowie te fragmenty odnoszą do darów języków. Co ma na myśli święty Augustyn, gdy mówi o jubilacji? Mówi, że jest to taki śpiew,
którym nie zwracamy uwagi na słowa, na wyrazy, ale serce człowieka jest tak bardzo przepełnione radością, że po prostu wyśpiewujemy Panu Bogu. I opowiada o takich scenach, jak na przykład odbywa się winogranie. Ludzie zbierają winogrona, jest duży ruch, zbierają się na przykład z całej wioski, wszyscy przy tym pracują i przy tym wykrzykują radośnie, podśpiewują, bo mają duże plony. Wypowiadają słowa, które nie mają żadnego znaczenia. Oj, dana, dana, na przykład, prawda? Czyli nie ma to żadnego sensu, ale jest to taki wyraz naszej ogromnej radości. Ta jubilacja w średniowieczu wśród mnichów, którzy odmawiali wspólnie brewiarz drugie godzin, to przyjęła w okresie wielkanocnym taką bardzo ciekawą formę. I gdybyśmy się znaleźli na wspólnej modlitwie brewiarzowej w średniowiecznych klasztorach, to czulibyśmy się jak w domu. Dlatego, że w okresie wielkanocnym każdy psalm, tak zresztą jest dzisiaj, też kończy się chwała Ojcu i Synowi, i na końcu w okresie wielkanocnym dodaje się Alleluja. I wtedy wyobraźcie sobie, że w bardzo wielu klasztorach, gdzie śpiewano te psalmy, to ostatnie Alleluja przedłużano. Czyli zaśpiewano, powiedzmy, jak w kanonie gregoriańskim, Alleluja. I to ostatnie A już każdy wyśpiewywał swoją własną melodię i poczulibyśmy się jak na spotkaniu charyzmatycznym, gdzie jest tak zwany świat w językach. Każdy przedłużał, podnosił ten głos, opuszczał, takie różne wygibasy robił i to tworzyło piękną harmonię. To święty Augustyn nazywa jubilacją i niektórzy odnoszą to właśnie do daru języków. W ostatnim czasie, dokładnie rok temu, jest taki biskup w kościele wrocławskim, który ukuł jeszcze czwarty termin związany z darem języków. Mianowicie, właściwie nie ukuł, ale zaczerpnął go i nazywa biskup Andrzej Siemieniewski niektóre przejawy tego, co zwykliśmy utożsamiać z darem języków, wokalizą. Nie wiem, na ile, kochani, jesteście tutaj w Zacheuszu, od dawna macie wspólnotę? Kilka lat, prawda? Ale pewnie są tutaj osoby, które być może pamiętają jeszcze lata 80. albo 90. już wtedy były zaangażowane w odnowie. Więc być może zauważyliście taką swoistą zmianę. Otóż te 20 lat temu, 15 lat temu, gdy ktoś na przykład otrzymywał dar języków, kończył seminarium odnowy w Duchu Świętym, kładziono na niego ręce, była modlitwa o wylanie Ducha Świętego i nagle komuś otwierały się usta, to bardzo często język rzeczywiście przypominał język. To znaczy, słyszało się, że ktoś mówi w obcym języku. Dzisiaj takie zjawiska też się oczywiście zdarzają, jak najbardziej, ale pojawiło się nowe zjawisko, które właśnie biskup Andrzej nazwał wokalizą. To znaczy, że ktoś powtarza jakieś dwie, trzy sylaby, dwie, trzy samogłoski i spółgłoski, które człowiek to słyszy i nie wydaje mu się, że to jest obcy język. Na przykład modlimy się wspólnie, halleluja, i nagle ktoś mówi szarabara, szarabara, szarabara. I tylko tyle. Nic więcej. To już się nie przekształca w żadną frazę, w żadne zdanie, prawda? I to właśnie biskup Andrzej nazywa wokalizą i mówi, to jest coś zupełnie nowego. Tego w odnowie nie było, kiedy odnowa zaczęła powstawać. To jest coś, co być może należy łączyć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, z tak zwaną trzecią falą przebudzenia charyzmatycznego, które pojawia się w latach 90. najpierw w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, teraz również w Polsce. I tyle, jeśli chodzi o terminologię, kochani. I przejdziemy teraz troszeczkę do współczesności, ale po to, żeby sięgnąć znowu do początków Kościoła, do darów, do dziejów apostolskich. Otóż był piękny rok 1900 w Stanach Zjednoczonych. Taki pastor, bardzo gorliwy, Charles Parham, zaczął się zastanawiać, co się stało z tym ogniem Ducha Świętego, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. Tam Piotr przemówił, 3000 ludzi się nawracało. Paweł przeszedł cień, padł na kogoś, albo opaski Pawła dotykały chorych, oni zostawali uzdrowieni. Piotr zobaczył człowieka sparaliżowanego i powiedział, w imieniu Jezusa wstanie, choć on natychmiast wstał. Później powiedział do zmarłej kobiety,
natychmiast powstała. Paweł przemawiał tak długo, jak ja dzisiaj mam zamiar, i ktoś zasnął i wyparł przez okno. Więc Paweł musiał młodego człowieka wskrzesić, przywrócić do życia. Cuda wydają się działy się jeden po drugim. I Charles Parham mówi tak: wiem, co zrobię. Założę szkołę. Szkołę biblijną, i ta szkoła będzie nazywać się Bethel. Założył szkołę biblijną Bethel. Rozesłał takie wieści o tej szkole po całych Stanach Zjednoczonych i w jesieni 1900 roku zgłosiło się tam około 40 studentów. Jedynym podręcznikiem była Biblia, ponieważ był to pastor, więc troszkę tak fundamentalistycznie podchodził do nauczania i mówił: nie czytamy innych książek, tylko samą Biblię. Przyszedł grudzień. Studenci, 40 osób, modliły się cały czas, czytały Biblię, studiowały, szukały klucza do tej mocy, którą widzieli, gdy czytali Dzieje Apostolskie. I pewnego razu czas pastor musiał na chwilę wyjechać, na kilka dni, ale zadał studentom zadanie: czytajcie Dzieje Apostolskie i spróbujcie odkryć tę zagadkę. Co jest kluczem do pozyskania mocy Ducha Świętego? Kiedy po trzech dniach Charles Parham wrócił ze swojej misji, to zastał studentów bardzo podekscytowanych. Zastał ich podekscytowanych, bo powiedzieli: pastorze, znaleźliśmy pięć miejsc, które wydaje nam się są odpowiedzią na nasze pytania. Jakie to miejsca? Pyta pastor. Mówi tak: gdy Duch Święty zstępuje, ludzie zaczynają mówić w obcym języku. Charles Parham troszkę się zdziwił i mówi: no tak, pierwsze to wiadomo, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Duch Święty wstępuje na apostołów zebranych w wieczerniku. Ci do tej pory byli zamknięci, schowani przed Żydami. Na drzwi wieczornika się otwierają i pełni odwagi głoszą dzieła Boże, i to głoszą w różnych językach, te wielkie dzieła Boże. Czyli mamy tu do czynienia z ksenoglosją najprawdopodobniej. Ksenos, obcy glos, język. Głoszą w obcych językach, które inni ludzie mogli zrozumieć. Aczkolwiek, to tylko tak na marginesie, są też tacy teologowie, którzy mówią, że nie mamy tu do czynienia z ksenoglosją, czyli z mówieniem autentycznym językiem, który gdzieś na świecie jest, ale mamy do czynienia z tak zwanym cudem słyszenia. To znaczy, apostołowie mieli mówić glosolalią, czyli językiem, który nie jest do zidentyfikowania, ale ci, którzy słuchali, rozumieli to, co mówili. To taki mały margines teologów w tym kierunku idzie. W każdym razie taka interpretacja też jest możliwa. Studenci mówią swojemu pastorowi tak: to jest pierwszy, ten najważniejszy moment. Ale popatrz, co się dzieje, kiedy Piotr udaje się do domu Korneliusza w Cezarei Nadmorskiej. Najpierw ma tą tajemniczą wizję, widzi obrus spuszczający się na nim, jedzenie, którego nie powinien jako Żyd jeść. Słyszy w tej wizji, że Pan Bóg to oczyścił, a później jest wezwany do domu poganina Korneliusza. I tam zaczyna głosić Ewangelię, słucha go cały dom, poganie, cały dom, w tym również dzieci. I co się wtedy dzieje? Gdy Piotr jeszcze mówił, oni zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. I to jest drugi moment. Ktoś notuje to, myślę, że to jest 10 rozdział Ewangelii, Dziejów Apostolskich. Więc popatrzmy, to jest też bardzo ciekawy tekst, bo okazuje się, że dar języków został udzielony jeszcze przed przyjęciem chrztu. Piotr zobaczył: wow, mówią językami tak samo jak my w niebie dziesiątnicy. To znaczy, że trzeba ich ochrzcić, poganie. W ten sposób poganie zostają przyjęci do kościoła, czyli otrzymali chrzest w Duchu Świętym jeszcze przed chrztem z wody. Takie rzeczy też są możliwe. Następny fragment to święty Paweł, 19 rozdział Dziejów Apostolskich, udaje się do Efezu. W Efezie spotyka uczniów, zaczyna z nimi rozmawiać i mówi: kim wy jesteście? A my przyjęliśmy chrzest Janowy. No to Paweł mówi: o, to Jan Chrzciciel to jeszcze nie wszystko. Jan Chrzciciel dopiero zapowiadał Chrystusa. Opowiedział im o Jezusie, nałożył na nich ręce,
ręce, a oni zaczęli mówić obcymi językami i prorokowali. Duch Święty wstępuje, więc zaczynają mówić. Mówić między innymi językami i prorokują. I to jest trzeci moment w dziejach apostolskich, gdzie wprost, bezpośrednio stwierdza się. Duch Święty wstępuje, człowiek otwiera usta, mówi obcymi językami. Dalej, kochani, dwa następne miejsca są takie zagadkowe. Jedno jest bardzo ciekawe, może nawet sięgnijmy do niego, to jest 8 rozdział dziejów apostolskich, kiedy to Piotr i Jan udają się do Samarii. Piotr i Jan w Jerozolimie udają się troszkę na północ, kilkadziesiąt kilometrów do Samarii, gdzie wcześniej Filip głosił Ewangelię. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się dla nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Filip im głosił Ewangelię, przyjęli Słowo Boże, ale nie mieli Ducha Świętego. No to Piotr i Jan mówią, idziemy do nich, muszą otrzymać Ducha Świętego. I tam jest ta bardzo ciekawa scena, że był tam pewien mag, człowiek o imieniu Szymon, który zajmował się czarną magią. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie imię tę władzę, aby każdy, na kogo położy ręce, otrzymał Ducha Świętego. Niech twoje pieniądze przepadną razem z tobą, powiedzieli mu apostołowie. Popatrzmy, Szymon Mag, czytamy o tym wcześniej, był w stanie robić różne tajemne sztuczki, które imitowały cuda. Mógł pewnie uzdrawiać, ale nie mocą Boga, tylko mocą złego ducha. Mógł uwalniać spod wpływu złego ducha, pewnie poddając takiego człowieka pod moc silniejszego złego ducha. Mógł dokonywać różnych znaków, różnych cudów, tajemną, magiczną mocą. Ale było coś, czego nie potrafił. I powiedział, zapłacę wam za to, tylko dajcie mi tę władzę, żebym ja tak umiał. Z całego kontekstu wydaje się, że jest to właśnie dar języków. Bo wszystkie inne rzeczy Szymon Mag widział, a to była zupełnie nowość. Ktoś kładzie rękę na kogoś, z jakim się modli i ten zaczyna się modlić językami. No i wreszcie piąta scena, to jest tak zwane, w cudzysłowie, nawrócenie świętego Pawła. Paweł wędruje do Damaszku, widzi w wizji Chrystusa, pada na ziemię, wstaje nic nie widząc, chociaż wtedy właśnie tak naprawdę przejrzał, bo do tej pory był duchowo ślepy, chociaż fizycznie nie widzi, to duchowo przejrzał i chwilę później Ananiasz nakłada na niego ręce. Nie ma tam mowy o tym, że Paweł zaczął mówić językami, ale za to w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale przechwala się trochę. Dziękuję Bogu, że mówię językami ludzi od nas wszystkich. Możemy przypuścić, że ten dar języków otrzymał właśnie wtedy, gdy Ananiasz nałożył na niego ręce. Mamy więc, kochani, w dziejach apostolskich pięć miejsc, które są prawie pewne, że gdy apostołowie nałożyli ręce na tych, za którymi się modlili, to ten ktoś otworzył swoje usta i zaczął mówić nowymi językami. Charles Parham, bardzo zaaferowany tym, co się wydarzyło, powiedział, w takim razie modlimy się o dar języków. Wszyscy padli na kolana i modlili się jeden dzień, drugi dzień i trzeci dzień i nie otrzymali daru języków. Ale wśród studentek była jedna bardzo rezolutna Agnieszka. Agnes Kozman, lat 31, na właśnie pani Agnieszka. Bardziej rezolutna tutaj niż ta Agnes Kozman, bo potrzebowała aż kilku dni, żeby to dostrzec, co my możemy zobaczyć od razu. Mianowicie Agnes Kozman powiedziała tak, pastorze, ale popatrz jedną rzecz. Oni nie tylko modlili się o Ducha Świętego i nagle zaczęli mówić językami, ale za każdym razem prawie jest mowa o tym, że ktoś włożył na nich ręce. Więc ja uklęknę, ty włóż na mnie ręce. I tak się stało. Agnieszka Kozman uklęknęła, pastor włożył ręce i wtedy to był 1 stycznia 1901 Agnieszka Kozman w nowych czasach, w nowożytnych czasach po raz pierwszy otrzymała ten dar języków. Tak, to jest, były już przebłyski tego daru wcześniej w Kościele protestanckim, ale dzisiaj protestanci uważają właśnie początek tego nowego przebudzenia charyzmatycznego.
Bocznego. To moment, kiedy Agnieszka głębiej zaczęła modlić się w zupełnie obcym języku 1 stycznia 1901 roku w Topeka w stanie Kansas w szkole biblijnej Bethel założonej przez Charlesa Borhama. I tak ten ogień nowej pięćdziesiątnicy zaczął się rozprzestrzeniać, a jak wiemy, Pan Bóg ma bardzo duże poczucie humoru, bo właśnie wtedy, 1 stycznia 1901 roku, rozpoczyna się nowy wiek, prawda? Pierwszy dzień nowego wieku. Papież wyszedł na plac świętego Piotra i powiedział tak: zaczynamy zupełnie nie tylko nowy rok, ale nowe stulecie, więc przyzwajmy dla całego Kościoła Ducha Świętego. Wszyscy, jak tu jesteśmy, zaśpiewajmy Veni Creator Spiritus. No więc wszyscy odśpiewali potężne Przyjdź Duchu Święty i Duch Święty zstąpił. Tylko akurat nie do Watykanu na plac świętego Piotra, tylko w rok Kansas i panią Agnieszkę Hoffman. Co ciekawe, kochani, dzisiaj, można to łatwo znaleźć w internecie, w miejscu, gdzie stała szkoła Charlesa Borhama, ta biblijna szkoła typowo protestancka, gdzie się rozpoczęła to przebudzenie w kościołach protestanckich, stoi Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi. Czyli nie dość, że katolicki, to jeszcze maryjny, prawda? Zobaczmy, jak się Pan Bóg do nas uśmiecha, co od razu świadczy o tym, że to nowe przebudzenie charyzmatyczne ma wymiar ekumeniczny. I tak rzeczywiście się stało, ten wymiar ekumeniczny się rozwijał do momentu, kiedy właśnie 50 lat temu, dokładnie między 17 a 19 lutego 1967 roku, grupa około 20 studentów Uniwersytetu w Pittsburghu wybrała się na weekendowe rekolekcje. Piątek, sobota, niedziela. Piątek i sobota do wieczora przebiegły bardzo pobożnie. W sobotę wieczór przewidziano przyjęcie urodzinowe dla 3 uczestników rekolekcji, którzy w mniej więcej w okolicach czasowych przeżywali swoje urodziny, w tym był kapelan. I tak się stało, że kiedy już przygotowano przyjęcie urodzinowe, to każdy schodząc na tę kolację, która miała się przedłużyć w świętowanie, tak jak dzisiaj z naszym ciastem i herbatą, postanowił na chwilkę wstąpić jeszcze do kaplicy. Jak wstąpił do kaplicy, to już nie wyszedł do 4 rano, kiedy to kapelan musiał wszystkich wygonić stamtąd. Otóż wszyscy, którzy wchodzili do kaplicy, odczuli niesamowitą obecność Pana Boga, taką ogromną bliskość. Niesamowicie głęboką miłość, tak bardzo intensywną, że nie tylko padali na kolana, niektórzy wręcz leżeli twarzą do ziemi, wielbiąc Boga, uwielbiając Go. I właśnie wtedy pojawił się w kościele katolickim dar języków. To był dokładnie 18 luty 1967 roku. Świadkiem tego wydarzenia i uczestniczką była m.in. Patrycja Gallagher Mansfield, która obecnie jest członkinią Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Ona z niezwykłą pasją opowiada o tamtych wydarzeniach już przez 50 lat. Wtedy miała 21-22 lata jako studentka romanistyki. Dzisiaj ma troszeczkę więcej. Można łatwo policzyć ile, ale opowiada z taką samą pasją, a jak ją pytają: Patrycja, a ty nie nudzisz się 50 lat, ciągle dajesz świadectwo i ciągle z takim zapałem? A ona mówi: nie nudzę się, bo to jest prawdziwe love story. Kobiety takie są, nie? To love story to chętnie opowiadają godzinami. I opowiada między innymi, że kiedy weszła do tej kaplicy, odczuła taką obecność Boga, że padła na ziemię, rozpłakała się z takiego szczęścia. W chwilkę później weszły 2 jej koleżanki i pomyślała sobie tak: Panie, zrób im to samo, co my zrobiłeś. One natychmiast padły na ziemię, rozpłakały się i zaczęły się modlić językami. I Patrycja mówi: to było najkrótsze seminarium odnowy, jakie w życiu przeprowadziłam. Zrobił to samo, co mi zrobiłeś. I ten ogień właśnie 50 lat temu rozpoczął się w kościele rzymskokatolickim, dlatego bardzo się cieszę, że świętujemy dzisiaj 50-tnicę, wciąż jeszcze w 2017 roku. 50 lat od początku odnowy charyzmatycznej w naszym kościele. I dlatego warto, kochani, sięgać właśnie po ten dar, który jest darem języków
charyzmatycznym, nadprzyrodzonym, aczkolwiek dziś już wiemy, że bazującym na naturze. Już tam powinienem skończyć, prawda? Pani Agnieszka jest bardzo nieśmiało, sugeruje, więc powolutku będziemy kończyć, ale chcę powiedzieć o dwóch rzeczach, że popatrzcie, kochani, mija 50 lat, więc to nowe zjawisko w pewnym sensie nowe, bo jak widzimy, było ono obecne w dziejach apostolskich i później przez pierwsze 4 wieki mamy bardzo wiele świadectw obecności daru języków w Kościele. Zachęcam bardzo do książki, zareklamuję się, Dar języków, Biblia, historia, najpiękniejsze świadectwa. Tam możemy popatrzeć, jak ten dar języków się pojawiał na przestrzeni całej historii Kościoła, aż do naszych czasów. I to nowe przebudzenie w XX wieku, najpierw wśród protestantów i u nas. Ale skoro mija 50 lat od pojawienia się tego daru na nowo w Kościele, no to teologowie, badacze, naukowcy postanowili w końcu to zbadać. 50 lat to trochę już minęło. Więc opowiem tylko o dwóch badaniach. Pierwsze, jest taki bardzo ciekawy instytut w Stanach Zjednoczonych prowadzony przez doktora Andrew Newberg, który zajmuje się stykiem mózgu, działania mózgu, bo to jest neurolog, w kwestiach religijnych. I on między innymi przez lata badał ludzi modlących się darem języków. I badał bardzo skrupulatnie, to znaczy wiecie co z nimi robił? Kładł ich na takiej sofie i wsuwał ich pod rezonans magnetyczny. I badał, co się dzieje w mózgu człowieka, który zaczyna się modlić na przykład po angielsku i w pewnym momencie przechodzi na dar języków. Wyniki tych badań są na razie, doktor Newberg mówi tyle. Gdy człowiek modli się po angielsku, to działa głównie czołowy układ mózgu, bo on jest odpowiedzialny za mowę i za mowę artykułowaną. To znaczy, człowiek musi pomyśleć, co powiedzieć i to wypowiada. Gdy przechodzi na dar języków, ten czołowy układ mózgu odpowiedzialny za mowę całkowicie przestaje działać. To znaczy, że człowiek nie wymyśla tego, nie kontroluje tego, i to nie jest coś, co jest wymysłem jego umysłu, prawda? Jego mózgu. I że człowiek sam wytwarza te słowa. I powiedział, nie wiemy, która część mózgu jest odpowiedzialna za to, co nazywamy darem języków, ale z całą pewnością nie jest to coś wymyślonego przez ludzi, którzy tym darem się posługują. Jest to coś naturalnego. Czyli dochodzi do wniosku, że jest to jakoś naturalna skłonność w każdym człowieku. Nie powiem jeszcze, nie umiem powiedzieć, która część mózgu jest za nią odpowiedzialna. I na te badania, na różne badania drugiego naukowca, Johna Sherrilla, który badając właśnie dar języków, zrobił między innymi taki eksperyment, że nabrał około 70 osób, które modliły się językami, w takim sensie, że po prostu przychodził z dyktafonem, nagrywał około minutę, no i później to wszystko skomponował w jeden długi ciąg, tych 70 kilka nagrań. I uwaga, pomiędzy te nagrania włożył 2, które były udawaniem darów języków. 2 osoby nie miały takiego daru, ale brały udział w badaniach, zaczęły go udawać i zupełnie tak przypadkowo wkleił te 2 nagrania. Wybrał 12 lingwistów, którzy mieli odsłuchać całą taśmę. Odsłuchali całą taśmę i 12 lingwistów, zupełnie niezależnie od siebie, wszyscy wyłowili 2 nagrania i powiedzieli, te 2 nie są językiem, wszystkie inne są językiem. Nie umiemy powiedzieć jakim, ale z całą pewnością są językiem obcym, bo mają kadencję w zdaniach, wznosi się ten głos, opada, mają powtórzone wyrazy, są wykrzyknienia, są znaki zapytania. Z całą pewnością jest to struktura języków. Kiedy nakładamy na sobie wyniki tych badań, to na razie możemy dojść właśnie do takiego wniosku, że być może każdy człowiek jest w stanie modlić się językami, bo jest to jakaś naturalna skłonność złożona gdzieś w człowieku. Człowiek, popatrzmy, no, w jakiś sposób te języki, którymi się na świecie posługujemy, powstały, prawda? Czyli ktoś musiał zacząć coś mówić i później, żeby się porozumieć, no to ten język się rozrasta. I być może każdy z nas jest w stanie wytworzyć, w cudzysłowie, taki swój własny język. I jest to autentyczny język, a nie jest to jakiś udawany.
cierpienie Ducha Świętego po prostu jest uruchomieniem takiej zdolności, która jest w każdym człowieku. Ale chciałbym też uspokoić, że Kościół katolicki naucza nas, że dar języków nie jest do zbawienia koniecznie potrzebny. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebne. Dar nie. Także jak ktoś się nie modli językami, on się uśmiecha. Modli się tak, jak potrafi i pewnie też będzie zbawiony. I kochani, jeszcze takie bardzo praktyczne wskazania, bo często, gdy mówimy o darze języków, to spotykamy się z takimi zapytaniami, które bazują na 14 rozdziale pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie Paweł mówi tak, jak ktoś się modli językami, nie potrafi tego wytłumaczyć, to niech się modli w domu, niech nie czyni tego na zgromadzeniu. A my przychodzimy na zgromadzenia i się modlimy, prawda? Więc mamy różne próby teologiczne wyjaśnienia tego, dlaczego tak jest i dlaczego dzisiaj w kościele, gdy gromadzimy się wspólnie, modlimy się językami, a Paweł mówi, żeby tego nie robić. No chyba, że jest dar tłumaczenia języków, to wtedy taka wypowiedź w językach tłumaczona jest jednoznaczna z proroctwem. Otóż niektórzy teologowie mówią, to był tylko zwyczaj lokalny, skierowany tylko do Koryntian, który był czasowy, miał obowiązywać tam przez pewien czas, tak jak na przykład ten, tu widzimy tyropami w przyjaciół ławce, Paweł mówi, kobiecie nie wolno modlić się z odkrytą głową. Popatrzcie na te panie. Wszystkie mają odkrytą, tylko tutaj w drugiej ławce mamy panią z boku. Kochani, wszyscy wiemy, dzisiaj nikt nie uznaje tego za jakiś błąd, prawda? Że to było wskazanie lokalne do tamtego kościoła w tamtym czasie. Kobieta powinna modlić się z przykrytą głową. Dziś nie mamy tego zwyczaju. I mówią, tak samo jest dla języków. Wtedy Paweł wskazywał, żeby nie modlić się we wspólnocie, zwłaszcza w wspólnocie koryńskiej. Wiecie dlaczego? Bo Koryntianie byli niezwykle przywiązani do takich nadprzyrodzonych przejawów boskości. Zanim przyjęli chrześcijaństwo, to właśnie w Koryncie były pogańskie kulty i były na przykład urządzane procesje ku czci pogańskich bogów, które wręcz graniczyły z szaleństwem. Wyobraźcie sobie, że nawet kobiety potrafiły na takich procesjach, przepraszam, jeść surowe mięso zwierząt składanych ofiar tym bożkom i wpadały w trans, wpadały w takie tańce. Więc oni bardzo mocno byli przywiązani do takich bardzo spektakularnych, mocnych przejawów życia religijnego i być może dlatego święty Paweł chce ich trochę wyciszyć, wytonować i mówi, lepiej na zgromadzeniach tego nie używać, prawda? Bo ktoś wejdzie i powie, że szalejecie. To jest jedna próba odniesienia się do tego Pawłowego zakazu. Druga to jest taka, kochani, że wielu teologów mówi tak, gdy Paweł mówi o zgromadzeniach i używa tamtego słowa synagogę, zgromadzenie, to oznacza zgromadzenie liturgiczne. A to oznacza mszę świętą. Czyli Paweł mówiłby do Koryntian tak, jak się gromadzicie na spotkaniu modlitewnym, jak we wspólnocie Zacheusz, to krzyczcie językami ile chcecie. Ale na liturgii nie, bo liturgia jest sakramentem, to jest i liturgia jest właśnie kultem publicznym Kościoła, a takie zgromadzenie jest zgromadzeniem prywatnym. Prywatnie możecie się modlić językami, ale w liturgii nie. No to się zastanowimy, ale dlaczego w takim